Czy ja mam jakiś skrót klawiszowy na... Ja nie mam skrótu klawiszowego na... odłączanie, znaczy na kończenie transmisji. What the fuck? Nie, num 7 nic nie robi. Dosłownie mogę wysłać screena, że nic nie mam w skrótach klawiszowych. Więc nie wiem, co się stało. Naprawdę nie wiem, co się stało. I nie chcę kwestionować tego, co się stało. Dość prawie zrobiłem coś niemądrego. Niemądre jest też to, ile Sorosza ma many w tej chwili. I ogólnie to, jak dużo może zrobić w tej chwili. Save point to powinny być częściej wmieszane, biorąc pod uwagę, ile spele kosztują. Wiecie co, rzucę po prostu mabufobarium w tym momencie. Biorąc pod uwagę, że to moja ostatnia, która to i tak się nie przejmuje tym, że zostało zblokowane. Help. Oj, se pożyła? Sorosza była Justice... chyba... Justice? Nie no, Hierophant to był raczej ten... Huang Long chyba... Wydaje mi się, że Justice... Kurde... Teraz jak zostałem zapytany, to nie jestem pewien. Najgorsze uczucie. Justice albo Judgment. Judgment zazwyczaj nie, zwłaszcza, że Sorosza często gęsto był ostatnim, ostatnią personą. Taką, która się odblokowywała za tego, za skończenie Linka. Więc raczej mało prawdopodobne, bo w takich sytuacjach to raczej byłby ten... W Judgmentach to zazwyczaj był jakiś szatan czy inny diabeł. HP. Nie trafię, on mnie zabije. Dobra, nie jest aż straszne. Ale to sta... Tak, tak mi się wydaje, że tak. Aczkolwiek to też, wiadomo, zależy od gry, tak? Bo to nie jest tak, że to jest jakoś bardzo konsekwentny i w każdej personie jest taki sam... taka sama nagroda za ukończenie Linka. Słabość na Blessy, żadnych odporności. Najlepiej. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj pójdę, to... w sumie dylema, czy jak tutaj pójdę? Tutaj jeszcze zacznę robić tak poplątanie, więc na razie będę szedł na czuja. Najwyżej, jeżeli będzie potrzeba, to ten, to... się tarp na kawałek. Ja nie, generalnie jeżeli chodzi o personę, to od jakiegoś czasu jestem bardzo na nie, jeżeli chodzi o czwórkę. W sensie tak stricte fabularnie, nie że gameplayowo, bo gameplayowo wciąż uważam, że czwórka jest spoko, ale tak fabularnie jestem tak trochę bardziej negatywnie nastawiony, głównie przez to, że to takie trochę za bardzo potęga przyjaźni dla mnie tam chodzi. A może jeszcze ktoś pamięta, jak nie przypadałem za tym rozwiązaniem w tym, w Star Falsie. Przy czym to wiadomo, trochę jednak inna skala. Ale by się chama przydała. Ale ta skala jest tutaj bardzo użyteczna, holy, tak?
Ależ mam w tej chwili absolutnie okropne demony. Przynajmniej obniżanie obrony zadziała, I guess. Na szczęście też te łajdy nie mają czegoś takiego jak ten... Jak... Mediadachan. Więc nie grozi mi to przynajmniej. Jezu, 5 HP. To jest ten moment, w którym odpala się Solniczka. Znaczy też, jeżeli mam być tak 100% szczery odnośnie person, to... Oryginalna piątka też mnie jakoś nie porywa fabularnie. To co zrobili w tym... W tym dodatkowym miesiącu, który jest w Royalu, to już zupełnie inna historia. Ale ten, ale... Ej, esencja Chiho. Czekaj, czy esencja Chiho... Nie miała... Hyphy spledony? A jeszcze jakby coś miało High Almighty Pledome, o mój Boże. Dosłownie dlaczego? Wytłumaczcie mi, dosłownie dlaczego? Czemu miałbym chcieć tego używać? W sumie te high pledomy by się potencjalnie też mogły przydać. Uuu, Nullfis jako ten, jako umiejętność. Niby Protek korzysta tylko z tych z fizikali i z Almighty, ale wciąż brakuje slotu, przez to ile nuli by się chciało wrzucić. Znaczy no jasne, można kombinować, tylko po co, skoro mogę używać innych rzeczy. Murakumo podejrzewam, że zadaje podobne obrażenia. Raw Tempest w jeden cel podejrzewam, że zadaje podobne obrażenia i nie trzeba się bać to, że masz to szans na to, że spodłujesz. Moje obecne palce absolutnie kurwa z siech, holy fuck. I nawet nie mówię o tym, że nie trafiam. Pozbądźmy się przynajmniej tej wajzy. To co, już niedługo będzie etap fuzjowania nowego party, bo moje obecne jest za słabe. Najgorsze jest to, że nie wykluczam takiego scenariusza. Tam nie wyskoczyła akurat. Figma też ma 300 base power plus autocrit. Ma taką bez kryta ma 270. Czyli teoretycznie jest słabsze, ale jednocześnie nie wymaga żadnych inwestycji dodatkowych, żeby było pewne. Ja jakoś nie jestem przekonany do tego, że Sukukaja daje jakoś specjalnie dużo w kwestii trafiania. Znacznie częściej mam wrażenie, że jeżeli używa się Sukukaja, to się czegoś uniknie, aniżeli, że jak się używa Sukukaja, to że czymś się trafi. Generalnie, jeżeli mam dwie Sukukaja, a przeciwnik ma jedną, to spodziewam się, że go nie trafię, o tak powiem. U mnie to jest tego typu myślenie. Nie spadamy aż tak nisko.
Nie, staram się patrzeć, żeby nie spać przypadkiem ogólnie na tyle nisko, żeby już nie móc z powrotem wejść na górę, tak? Bo to byłaby katastrofa kompletna. Czyli tak, tutaj mamy ślepy zaułek tak naprawdę. No spoko, ważne, że mamy odblokowane. Znaczy ja generalnie wciąż chyba będę bardziej zwolennikiem robienia protagonisty pod jakieś na przykład dwa konkretne żywioły. Aniżeli pod fizyczne. Boże, te jebane mady. Co i mapa powie? Że to są skrzynki. Fuck, to są skrzynki. A wiecie co to znaczy. Nie mogę sobie zgłosić skrzynek, prawda? Ta walka może mi chyba sugerować, że chciałem odpuścić sobie skrzynki. Okej, okay, nieważne. Jedyne co mi bardzo przeszkadza, to że nie mam za bardzo tego. Że nie mam za bardzo... Jak zabić mady w tą górę, chyba. No wiecie co, spróbuję tak chyba. Może się uda. Muszę uważać na to, czego używam. Realnie. Powinno dać radę. No, Magic Time byłoby zbyt błędem tak akurat. Chciałoby się go użyć, ale byłoby zbyt błędem tutaj. No i dobra. Autoataki? Nice. Ej, teraz 81 może wpaść. Hi-Fi Plera ma niestety jeszcze nie. Kończy mi się mana. Kończy mi się mana. Wpadałoby kogoś podmienić. Najlepiej ciebie wyrzucić. Chodź, Fionie Makum. Spróbujemy tak. Mam nadzieję, że się nie wypierdolę. Ale będzie zbiorowa wpierdolka. Nie. Jezu. Ten Reflect Fist mi już tyle razy dupę ratował. Kryta. Boli. Przynajmniej mam buff oddań tej spory robi przez to, że wszystko jest podatne. Ale zas... Krytniesz? Nice, krytło. Czyli powinien być w stanie też Kali zabić tę turę. A w następnej turze będę się martwił o to, jak sobie poradzić z madą, nie mając many na protagoniście i na skali. Zawsze mogę po prostu użyć jakiegoś czakra, chuj wie czego. Aż przede wszystkim to wydaje mi się, że muszę i tak wymienić to skali na kogoś. Tylko na kogo? Kto mi się to nada? Czuję się dzisiaj bardzo ambitnie, wiecie? Tak, aż do tego stopnia ambitnie. Proszę nie pytać. Manę. Spróbuję bez. Zobaczę, czy mi to wyjdzie. Czy ja nie byłem przypadkiem pod buty? W
Ta się prosi o kłopoty. Ta się prosi o kłopoty. Ja nie mogę taki lak, którego tej pory nie używałem jak tako. Działa tak, że jeżeli zabijemy przeciwnika w turze, w której go użyjemy, to dostaniemy sporo więcej do niego. No i jak widać dało na co poziom. Więcej w sensie doświadczenia, kasy i tak dalej. Dobra. Weźmy, wrzućmy do party w takim razie. No dobra, chować Kali. Przydaj się na coś. Na szczęście mój bardzo szeroki stok demonów pomaga mi z ogarnięciem tego szajsa. To była esencja przyjęła, którą znaleźliśmy wcześniej. Dobra, czyli teraz jeżeli chcemy przejść dalej, to musimy wrócić tu, przejść tu. Jeżeli dobrze rozumiem tutaj, prosto do końca, w lewo i tam gdzie jest tych dwóch przeciwników od tych, przejść prosto. Tak mi to wygląda osobiście. Z racji tego, że nie mam kompletnie many, to wolałbym uniknąć walki. A jako, że widzę jak bardzo będzie to możliwe, to po prostu wejdę do walki i z niej wyjdę. Gdybym miał manę na protagoniście, to bym z chęcią to walczył, a tak to pozwolę sobie na razie odpuścić. Zwłaszcza, że tak jak widać, tutaj mamy już save point. Przy okazji na 81 chyba Alila skakiwała, jeżeli mnie pamięć nie myli. Bo tak, ze specjalnych najwcześniej jest na następnym poziomie Uriel, na którego mnie zresztą nie stać. Ze zwykłych kompendium fuzji mamy Alilat na 81. Jeżeli byłbym w stanie osfuzjować z jakiegoś mojego supportowego demona, to mogłoby to nawet mieć sens w sumie? Na przykład jakoś w ten sposób. No tak, przy okazji a propos demona, który nie ma tego, który nie ma żadnych słabości. Tylko pytanie, Noel czy Lakshmi? Bo jedno i drugie jest tak naprawdę moim supportowym demonem, tak często. Mogę przekazać na przykład Mepatre, Laster Candy, Null Fire. Jezu. Bunbusta muszę przekazać. To na pewno. File czy false? File czy false? Zróbmy to tak, chyba. Is this demon to you? Czy ten demon ci odpowiada? Yes. Rakalnów raczej nie będę chciał. I Energy Drain generalnie uważa, że w SMT 5 jest trochę bezużyteczny, więc też go sobie odpuszczę. Czy coś się zmieniło w kwestii tego, co mogę sobie sfuzjować? Ni chuja. Jedyne co to na następnym poziomie Amon. Zresztą... Chociaż nie, no Amon nie jest złym demonem, I guess. Zwłaszcza, że i Megiddo Flame i Tissarion są całkiem dobrymi skillami. Dobra, no i to będzie wsią. Bo jedyne co mógłbym jeszcze rozważyć to pobawienie się umiejętnościami protagonisty. Bo co ja w tej chwili mam na protagonisty właściwie za ability, w sensie skilla.
Ja bo same shot musi zostać, Murakumo musi zostać. Znaczy tak, generalnie czysto teoretycznie możemy się skupić albo na fizycznych, albo na Almighty, a nie na obu naraz i wtedy na przykład pozbyć się tego Raftempesta. Great Mana Spring wydaje mi się, że też mógłby zostać wyrzucony w tym momencie, jak mamy więcej many niż apeków. A jednocześnie moglibyśmy teraz na przykład wrzucić sobie tego High Fist Pleromy zamiast czegoś. I podejrzewam, że zmieniając esencję moglibyśmy też dużo rozsądniej te nule pozwalać. Bo takich esencji, które mają takie ładne odporności, już parę mamy jednak. Najlepszym przykładem chyba mija wszystko będzie Amanozako, której dając powiedzmy null Ice i null Fire wychodzimy z idiotycznie silnym zestawem odporności. Tutaj dając samo null Dark mamy praktycznie wszystko oprócz fizycznych załatwione. Ogólnie jesteśmy na tym etapie, gdzie demony mają bardzo silne odporności. A, bo tutaj dajemy null Force i mamy też bardzo ładny zestaw. Mówię, to już po prostu ten etap, gdzie odporności raczej będą dużo silniejsze. Jednocześnie też nie ma tak, że mamy coś, co jest jakieś kompletnie popsute, tak? Najbliższe temu bym powiedział, że będą zestawy tego typu albo tego typu, gdzie mamy jakieś trzy różne immunity za cenę na przykład jednej słabości, tak? Bo zabierając sobie takiego Odyna i do tego wrzucając Null Fizz mamy naprawdę bardzo silny zestaw. Jedyne co wtedy tracimy to to, że nie reflektujemy przez co przeciwnicy nie tracą całej tury, tylko częściej na tych na atakach fizycznych. Pod tym względem akurat Reflect Fizz jest bardzo silny, zwłaszcza w sytuacjach kiedy użeramy się z Omagatoki i przeciwnik używa fizycznych ataków, które nie pisują. I dlatego bardzo mi zależy, żeby rangdy się jednak nie pozbywać na chwilę obecną. Ale to mówię, jeszcze jestem na tym etapie, że zastanawiam się, co dokładnie chcę zrobić. Bo mogę teoretycznie przenieść High Fist Pleromy Frejkuga, z tego co pamiętam, był słabszy. Rozmawialiśmy o tym niedawno. Więc od niego mógłbym tak naprawdę tylko High Fist Pleromy. Tutaj pewnie Drain Icy, High Fist Pleromy. Bo też nie oszukujmy się, że esencja rangdy jest absolutnie nieznośna, jeżeli chodzi o słabości. Bo jedyne co dobrego nam daje to Reflect Fizz. A daje nam jednocześnie słabości na ogień, słabość na elektryczność i słabość na światłość. Co mi przypomina słabość na światłość? Co ja kurwa pierdolę? Co ja jeszcze robię z to w esencji? Holy fuck. Muszę się zastanowić, co chcę tu wrzucić w takim razie. Czy Ziggurat miał aż tak okropny zestaw? Tak. Ogin i Mekali też nie będę wspominał. Gani, każda esencja, która ma co najmniej Drain Fizza, ma też trzy słabości, z tego co rozumiem. Nie wiem jak te endgame'owe na jakichś 90 poziomach czy coś. Bo możliwe, że tam ktoś na przykład miałaby dwie, ale też głowy nie dam. A w każdym razie, potrzebuję wymyślić jakąś fajną tą esencję. Koleś mi wziąć esencję Odyna ze swojej Null Force i zakombinować tego Null Fizza do tego. Zwłaszcza, że on też nie ma słabości na żadne te. Nie ma też słabości na żadne statusy. Wtedy zostajemy z takimi tymi. Z takimi słabościami. Mogę wywalić null Eleka i zamienić go na null Fizza. Od jakiejś innej esencji.
How is this? Czy kto jest demonów miał jednocześnie Nulfis i... Ty nie miałeś Nulfis, prawda? Nie, miałeś Pledome. Ty też nie miałeś Nulfis. Ty miałeś Pledome. Czyli od ciebie bym musiał wziąć... Nulfis. Nulfis, Nulfos. Wrath, Tempest, Impaler, Animus, Ailmao, Enduring Soul, Almighty Pledome, Murakumo, Yabusame Shot. I zostanie mi wtedy miejsce na tego. I zostanie mi wtedy miejsce na któregoś, na ktoś Pledome jeszcze. Prawdopodobnie na Hyphis Pledome. Ma to sens chyba. How is this? Ja by się oprzeć, to mógłbym zrobić po tego insta, który ma dosłownie wszystkie nule w tej chwili. Bo mogę na przykład od Chia wziąć Drain tego. Drain Ice i skądś na pewno będę miał tego na Fire. Skądś na pewno będę miał. Jeszcze nie wiem skąd, ale skądś na pewno. Okej, okay, cofam, to jeszcze nie będę miał, ale kiedyś będę miał. Anyway, chciałem Hyphis Pledome, tylko zastanawiam się, czy Chiyo, czy Asura. Wydaje mi się, że Asura mimo wszystko. I do tego wchodzi Hyphis Pledome i powinno być bardzo git. How is this? No i wydaje mi się, że tak ustawionego protagonisty nie będę musiał tykać przez dłuższy czas. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Bo jedyne, co mi przychodzi do głowy, to sytuacja, w której boss ma atak jakiś albo ognisty, albo lodowy, który nie ma pierce'a, a który jednocześnie mnie gwałci, co jest mało prawdopodobne na tym etapie gry. Bo albo coś mnie będzie gwałciło przez to, że ma piesa, albo coś będzie mnie gwałciło niezależnie od tego, czy mam Nezista, czy nie. Aha. Jest to lokacja, jest większa niż ją zapamiętałem, szczerze mówiąc. No i teraz będę zdawał z Yabusame Shota tak swoją drogą. Przekonajmy się. Nie ma wielkiej różnicy w porównaniu tego, co było ostatnio. Zastanawiałem się, czy Adamelek tego nie nuluje Fiza, ale znaczy Fire, ale ewidentnie tego nie robi. Wywołało to we mnie lekkie zdziwienie, ale niech i tak będzie. Ej, Ongyoki, chcesz się dołączyć? Dużo pieniędzy, no dobra. No trochę staminy bieraj. Essa. No i DB. Kolejny demon. Im więcej demonów do fuzji, tym lepiej. Tutaj będzie mniej zaraz za Waldo. Dobra, teraz zobaczmy, gdzie możemy się udać. Możemy się udać tutaj, tutaj, tu nie przejdziemy, tu nic nie ma. Tutaj nas drzwi zablokują, tu możemy przejść. Tu są drzwi, tu możemy przejść. Tu możemy przejść, tu nie. Najpierw spróbujmy tutaj. Tu nie przejdziemy. Tu się odblokuje. No dobra. Jeżeli dobrze rozumiem, naszym celem będzie dojść tutaj, patrząc po schodach.
jednocześnie musimy jednak trochę po drodze poogarniać. Jeżeli tu mamy mady, to chciałbym trochę bardziej, powiedzmy, lodowo-magiczne partę. Co jeszcze, że niedługo czeka mnie kolejny odcinek z serii Fuzjowanie z Shinjin? Bo moje obecne party nie do końca nadaje się na endgame, tak powiem szczerze. Znaczy, ono nie jest złe, tak żeby nie było, tak? Ale jednocześnie poziomami odrobinę odstaje od oczekiwań, że się tak wyrażę. Kurwa, ale on dostaje z tego? Szaleństwo. To ja pierdolę. Nawet chociaż jego się pozbądźmy. I media lata. Pojo. Mada bo na 83, prawda? Tak. Dobrze kojarzę. To oznacza tylko jedno. Czas mu najebać. Ładny damage, nie powiem. Aczkolwiek nie powiem, skalowanie HP-ków przeciwników w endgame jest zauważalnie bolesne. Przez to, ile zostanie przyjąć na siebie. A dobra, jestem tu. Chcę się dostać na razie tam na dół. Tu nie widzę żadnej mgły, więc powinienem być w stanie przejść. O! Shield nie był, powiedzmy, głównym demonem. Tego się nie spodziewałem. I przez to nie mogę używać mobów u Bariona. Holy fuck. Tego mnie memuje. Media Raham vs. Chio, to jest dopiero kurwonem. Come! Du. Ja nie wydaje mi się, że robiąc walkę w ten sposób jest szansa, że Mada teraz nie użyje Media Rahamu. Zobaczymy. No nie powiem, Makan Luin wiele nie robi. Kurwa! Chuju. To się źle skończy. Zwłaszcza, że on ma Tisagion, który ignoruje tego. Który ignoruje bloki. Ach chuj. YOLO. Tak, wiem, że YOLO nie jest czymś, co powinno się robić, ale tam się przynajmniej takimi zarazgami. Nie na siebie jedno. Zapomniałem, że to działa na siebie. Więc to trochę jednak odpada. Tym więcej powodu, żeby nie używać dżemu w tej grze. Ha, ha, ha. Ja go nie dobiję. Ja go raczej nie dobiję. Ja go może dobiję? Ja go dobiłem. Jej. Teraz jeszcze nie skoczyłem linię upierdoli. Au. Wow. Fion Makkum przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że miał Enduring Soul'a. No i to się nazywają porządne obrażenia. Gro. Czemu taka jesteś? A pomyśl sobie, ile ekstra wpadnie! Uja, nieduże. El Mao. No dobra. Chodź tu lodem. I Fion Makkumer chyba też musi sobie pójść, jak patrzę na jego manę. Przydałeś się już, ale wypierdalaj.
Tak, bardzo w dużym skrócie. No dobra. A tak, tutaj też nie ma tej chujowej mgły. A, tam jest powrót, tutaj więcej mad. Dobra, wszędzie te głupie mady. No i tutaj mogę w miarę bezpiecznie barionów używać. W sensie ma barionów. A i zrobiłem coś niemądrego. Jak wielkim memem byłoby wyjebać mu taką moje 10 Imperial Animus? Ma to jedną zasadniczą wadę w tym momencie, w którym obecnie jestem. Mianowicie to, że ja w tej chwili, tak konkretnie tu, teraz, nie mam single target fizycznego ataku. Więc jeżeli chcę zabić jeden konkretny cel, to nie mam za bardzo opcji. Więc musiałbym też raz ten pesta czymś zastąpić, albo dorzucić coś innego. Na bossów nie, ale na takie kantery jak tutaj, gdzie na przykład chciałem Madę wyeliminować, no to Raw Tempest by nie to egzaminu, tak? I bym pewnie dostał Mediarachany po prostu. Au. Wyjebać Molekomo, wyjebać Anoaki Pleromę, dać Impaler z Animus i dać jakiegoś single targeta. Teoretycznie widzę w tym sens. W praktyce trzeba też pamiętać o tym, że na przeciwników, którzy są fizycznie odporni z tego czy innego powodu, no to sprawia to, że absolutnie konieczne jest atakowanie ich drugą turę, co nie zawsze jest, powiedzmy, optymalne, tak? Bo nie zawsze, przynajmniej takie jest moje zdanie, że nie zawsze mamy możliwość atakowania dokładnie wtedy, kiedy chcemy, że tak to ujmę. Bywały takie sytuacje, że po prostu atakujemy, bo mamy wolną turę, a nie atakujemy, bo przygotowaliśmy się poprzedniej turze do ataku. A Impaler Animus no jednak trochę przeszkadza w takim atakowaniu. Nie, ja rozumiem, tak? Po prostu argumentuję, dlaczego uważam, że mogłoby to być... Kurwa! Że mogło to być problematyczne. Kurwa, jak daleko teraz będę musiał zapierdalać, żeby... Okej, nie jest ważne. O Jezu. Ja chcę tylko dojść do skrzynek. Dziękuję. Esencja maty. Amrita Shower. I Chuck Robot. Nice. Biegłem w niego. Ha, ha, ha. Chio. Jeszcze chwila, będzie intensywnie uciekane. Powiedziałem uciekane. Ja nie wspominałem, że już aż tak bardzo nie potrzebuję tego, że nie potrzebuję tego... Mana Serge'a, czy jak on tam się zwał, ale jednocześnie odczuwam jego brak w tej chwili. Dobra, tędy powinienem móc wejść. Proszę nie wrzucajcie czyje w losowe walki. To jest jedna z najbardziej idealnych walk, jakie mogą się pojawić.
Zwłaszcza jeżeli zrobię teraz magiczny tyk. Twórcy go nienawidzą. Pokazał im jedną prostą sztuczkę. Gdyby jeszcze ten Mahamabarion wchodził tak jak chce. O Jezu. To już za dużo wymaga, no rozumiem. Dobra, to już nie zmienię, nie przesadzajmy aż tak bardzo. Dlaczego? Jeśli grzecznie pytam. Au. Pamiętaj, tak długo jak nie próbuję robić dwóch Megidalonów w jednej turze, to nie jest źle. Jak zacznę robić dwa Megidalony w jednej turze, to ja się zacznę martwić. Czemu te Mahamony, znaczy Mahamabariony mi wchodzą, tak jakbym chciał? Chodę go. Ja się nie dam. Nie dam się stłamsić. Ta oby nie trafiła. Uwaj, nawet za to ekspa dużo nie było. Tak mi serwis. Dobra, teraz tylko... Ważne pytanie. Jak obejść... w lewo, w górę, w prawo, jeżeli dobrze widzę. W lewo, w górę, w prawo. Be careful. Potężny demon, bla bla bla. Niestety nie żartuję z tym, że ten demon jest potężny. Jeżeli mnie pamięć nie myli, proszę mnie poprawić, jeżeli pamięć robi mnie w chuja w tej chwili. To to też jest miejsce, w którym jest ostateczny lock naszego elementu i dalej możemy sobie już sejść chuja w dupę. Więc generalnie, jeżeli chcemy jeszcze myśleć nad walką z Shivo, to jest nasz ostatni dzwonek, tak naprawdę. Wiecie co? Nie, naprawdę nie chcę. Już naprawdę dam sobie spokój z tą głupią kurwą. Dobra, to będzie tak, to będzie tak. Nie mam żadnego Dark Demona, naprawdę. Aż dziwne. Spróbujmy tak. Pozwolę sobie zrobić zapis tutaj, pozwolę sobie zrobić zapis tutaj. No wypadek jakby kiedyś mnie odbiło. Young man. Young man. Tak, mówiłeś już o tym. Noble voice. Fuck you! Za każdym jebanym razem. To ścieżka prowadząca do tronu, to święte miejsce, do którego mogę wejść tylko godni. I będę sądził cię, ja, Betatron! Z bardzo dobrym motywem, by the way. I tak wiem, że mówię to o połowie motywów, ale co poradzę kiedyś w tej grze, muzyka jest taka dobra! Betatron ma 78 poziom. Klasyczny Fire of Sinai, Mahamon, Magdalon. Talon, Dedekundy, Dekadze, Debilitate, Mahamabarion. Nie ma słabości! Będzie fajnie. O, nie opowiedz mi twoja Dekadza. Dziękuję.
tak zwane, co może pójść nie tak. Jeżeli wasz odpowiedziałeś wszystko, to macie absolutnie rację. Ale i tak będzie fajnie. Przynajmniej sporo odbywa. Jak na to ile myślałem, że będzie odbywał. No co, Donum Gladi? Na pewno nie użyję dekadzy, prawda? Prawda? Kurwo. Elmao. No dobra. Jak tak chcesz się bawić, słuchaj. To i tak ci najebie. Elmao. A co ja się będę? Słuchajcie. Szybko mu te hapeki schodzą, nie powiem. Kolega już pół HP nie ma faktycznie. Oh no. Anyway. Jeżeli kolega zbija Magatsuki, to może świadczyć o jednej z dwóch rzeczy. Albo zacznie nie memować się Almighty atakami, co będzie bardzo niekomfortowe i nieprzyjemne. Albo to będzie Mahamabari, na które 3/4 mojej drużyny jest kompletnie niewrażliwe. Czy chcę zakładać, że Metaton jest na tyle ambitny, żeby używać Fire of Sinai albo Megidolonu po Magatoki krycie? To by oznaczało, że jestem frajerem, który się go boi. Nie jestem frajerem, który się boi jakiegoś Betatrona. Słynne ostatnie słowa, wiem. Kurwa, liczyłem na to, że wejdzie kryt, tak żeby przynajmniej jeden z moich demonów mógł się bronić. Ooo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 
machać, tak? Nigdy nie grałem w nieprostą grę. Oj, i co tu? Oj, oj, mate. Kurwa, czemu kryty nie wchodzą? Oh no. Anyway. Jedyne co mnie nie pociesza to, że Alilat i Lakshmi już nie mają many na Laster Candy. A on za to po wojnie ma hapeków. Dobra, skakuj to. Tam. Idą, skakuj, będzie fajnie. Przecież na pewno nie użyję Megidalonu za chwilę, prawda? Prawda? Najgłupsze w tym wszystkim chyba jest to, że on praktycznie każdy Laster Candy traktuje Decadrill, przez co efektywnie ma jedną turę. Szkoda mi go aż trochę, wiecie? Bo na to nie ironicznie aż odrobinę przykro się patrzy.
Wiem, czego mi brakuje. Jakiegoś demona, który by miał debuffy też. Żeby jeszcze rakundę dodać do takich rzeczy. Esencja Metatrona, duży kryształ chwały, 44 szanse. Cześć, Tate. Właśnie ominął cię bardzo srogi wpierdol, który spuściłem Metatronowi. Bo nazywać go Metatronem to obraza dla Metatrona. Odblokowaliśmy do fuzji Metatrona. Hej. Sugerujecie, że to jeszcze nie jest Alignment Lock? Że jeszcze mogę się cofnąć? Lepiej ktoś pytał. Esencja Metatrona też nie ma słabości. Ma też High Almighty Pleroma. Ale by się sfuzjowało od takiego Metatronka Bożego. Ogółem. Czyli co mówicie, że czysto teoretycznie mógłbym w tej chwili użyć swoich 8 gospeli, wbić 89 poziom, pójść zabić Shiva. Nie, nie zrobię tego. Szanuję swoje zdrowie mentalne. Czy jakoś tak? W sumie jedyne co tak naprawdę, czego mogłem się w tej walce bać, to te wszystkie Fire of Sina, etc. Young man. Tak, zauważyłem po tych wszystkich razach, kiedy mówię, że coś niebezpiecznego na nas czeka. Tak, przygotujmy się. Innej osoby w Ogami mówi nam w tej chwili, ej słuchaj, to jest punkt, z którego już nie będzie powrotu. Taki nieodwracalny punkt w fabule... w czym? W fabule tej gry. Tak wiecie, jakby za mało było w to nam sugerowane. This is the temple's top floor. The path should open once we offer the three keys. Musimy zaoferować trzech Kejzaronów. Kejzaron pomarańczowy, Kejzaron różowy i Kejzaron... Loadingu, loadingu. Ej, Ogami, gdzie ty jesteś? Oddajcie mi moją fuzję. Dziwnie wyglądasz, Tao. There lies the end and the beginning. The source of the eternal light that reforges our world. The Nahobino who reaches it. Can mold the world as they so choose. Be that divine architect. Pass through the Imperium and take your place on the throne. Do not forget. Some aim to usurp your newfound reign. Show them no hesitation. Gdzie jest moja przyjazna Tao, która jeszcze przed chwilą była miłą, dobrą osobą, a teraz każe mi wszystkich zamordować zimną krwią? Halo? Oddajcie mi moją Tao. Tokyo abided by your god's whims, yet it was destroyed. Is that Bethel's justice? Apollo. Consider justice? Its destruction inevitable. For God's anger burns many and spares none. Silence, Angel! I'd fight to restore Tokyo no matter what some sick god desires.
Pójdę zabić Boga, Nietzsche. Hear him well, messenger. The world belongs to a host of the divine, not some misguided dictator. Oh. This one rejects the order of the creator, ushering forth the era of the myriad gods. O nie! Ja nawet o tym nie pomyślałem. A to ja zazwyczaj robiłem memy ze snapowaniem. To brzmi jak typowy lowfak, prawda? Remains unchanging. As Archangel, I am sworn to defend it. And if I must taint myself as a Nahobi, to do so. Then we shall carry out his will as one. Chłop dostał trochę anielskiego hopium. I tak skończył, niestety. Biedaczyna. This one, a staunch believer in the creator's order, even defying his will to enforce. Skończył jako simp. Oh no, najgorzej. W sensie, co jest gorsze, simp czy stan? Bo w sensie, ja nie do końca, tak wiem, jestem boomerem i w ogóle, ale nie do końca ogarniam aż tak bardzo. Wiem, że pojawia się takie określenie jak stan, ale nie do końca wiem, o co chodzi. O, ty musisz zająć tę rolę, o, czy mogę się w to nie mieszać? Nie. Trochę za późno na to, żeby się nie mieszać to wszystko. Young man. Young man. Are you well? Nie. You suddenly stopped moving. Nothing I said would reach you. Złota zasada. Jeżeli ktoś się mnie pyta, czy wszystko w porządku, czy wszystko ok, to odpowiedział zawsze jest nie. Hey, thought you'd be here. Nice work clearing the way to the Empyrean. Spoko. Nie podoba mi się, że czerpiecie z mojej pracy, ale for the throne and all the world is now the Amatsukamis. Hold it. There's no need for all that. We'll just entrust everything to God. Nope. You're the smart guy here, right? It's been bugging me since the summit. Zeus and Odin were big-time gods, but both of them wanted it all. They were never gonna play nice. So what do you think is gonna happen in your world of gods? Endless war. What are you? You know these gods will eat each other alive. They will never see eye to eye. But here's the thing. If we just let the creator do his work, everyone will get their fair share. Dokładnie tak jak do tej pory, prawda? Don't you get it? Prawda? How could someone who is all powerful, all seeing, all knowing ever steer us? I mean, wydaje mi się, że Waskiego nikt nie bierze pod uwagę, biorąc pod uwagę, że cały koncept Shivy to jest. Dobra, słuchajcie, nie obchodzi mnie, co wy sobie myślicie, ja idę rozkrywać świat. Wydaje mi się, że nikomu na tym nie zależy. Yet I see that in my fettered angel form I cannot hope to prevail against you. That much I concede.
but for the Almighty and the world he gave us. I shall embrace darkness as a fallen angel. To nie jest trochę zła kolejność. Ew. Znaczy, zależy o kogo pytasz, Sylwio. I proszę nie kwestionować designu w Abdiel. To jedyne, o co proszę. Proszę. Nalegam. Będę nalegał. Znaczy, Tsukuya Miyako nie jest lofagiem, to warto zaznaczyć. I will uphold God's will at all costs, even if it condemns me and severs me from his grace. Jeżeli chcemy się trzymać się sztywnych podziałów, to Abdiel będzie lofagiem, a Tsukuyomi chaosfagiem. You fools would bite into the forbidden fruit with God's name upon your lips. O nie! Dante, l'exterminado de demonios! The new world is mine to create. And when my world of infinite gods is born, we will protect Japan far better than you ever. A reszta świata może iść się pierdolić. Tsukuyomi 2000XX. Not so fast. Sounds like you forgot about us. Indeed. The Empyrean throne is rightfully ours. Though, of course, we have something a little different in mind for it. With my own two hands, I will destroy that throne. And humanity will shape their own world. GigaChat powiedział, co chciał i sobie poszedł. We must make haste as well, Ichiro Gazai. Defies God in his own name, betraying his word for his will. One seeks to open up heaven and rebuild the world as he rebuilt his divine kin. Truly, this was an unexpected development. My original aim was much different. You have fought through the opposing forces of chaos and order. Chaos and law. Where do your loyalties lie? What path does your heart long for? Najważniejszy wybór w grze, jedyny, który ma tak naprawdę znaczenie. Haha. Hehe. XD. Mamy konkretnie trzy wybory. Zresztą nawet głosy nam bardzo sugerują, które jest bezpośrednio związane z kim. Pierwszy to bardzo intensywny lofagowy. O, będziemy się trzymać boskiej woli. O. Drugi to bardzo intensywny chaosowy. O, wszystkie demony i wszyscy bogowie mogą żyć w świecie. O. A trzeci to. O, jestem lofagiem i wszystko rozpierdolę. O. Strzałkę w prawo. Czasami mam wrażenie, że wyłapuje mi pod w górę dół. Generalnie oprócz tych trzech endingów jest jeszcze czwarty, który wymaga pokonania Shiwy.
I który bierze się z tego endingu. Tylko... Well, powiem tak. Pokonanie Shiwy. Pokonanie Shiwy. Ogólnie zwykły Neuta to jest chyba najchujowszy Neuta, jaki widziałem w każdym SMT, w jakie grałem, a parę ich było. Nie, serio, zwykły Neuta tak kurwa się, że nie zdzierży oglądanie go ani chwili dłużej. Także nasz wybór jest bardzo ambitny pomiędzy staniem po stronie Tsukuyomiego i Chaosu, albo po stronie Abiel i Lofagów. Miałem pod uwagę, że Abiel to skurwysynka matki natury, to wielkie wybór mi to nie pozostawia. Na co mówiąc, Trunał, czyli ten zapokonany Shiwy ma też ten problem, że jeżeli jesteśmy w stanie pokonać Shiwę, to zazwyczaj reszta endgame'u przychodzi się dosłownie sama. Pewnym ziomkiem, który nam pomaga przez całą grę, jakoś alternatywką jej simpem. A więc nieironicznie... Powiem tak, gdybym miał opowiadać się tak bez żadnej wiedzy po stronie którejś, to bym powiedział, że Neutral, który proponuje Fenua, jest całkiem spoko. Ale mój święty Boże, tak jak ten ending jest zrealizowany, to nie zdzierżę tego, po prostu nie zdzierżę! On jest tak chujowy! Ja nie wiem, jeśli ktoś pyta, to gdybyśmy obrali ścieżkę neutralną, to przy okazji Taos stwierdza, że absolutnie nas nienawidzi za to, że chcemy rozpierdolić istniejący porządek i nas opuszcza. Możemy stworzyć wspaniały świat i dostajemy błogosławieństwo od Tao. Inheritance Violation. Czyli mamy nowego Miracla, powiadacie. Ale byłoby fajnie zobaczyć, co to za Miracle, co nie? Dostaliśmy całego jednego Miracla, by the way. Szaleństwo kompletne. Zobaczmy. Land Miracles, nowe w doktrynie. You wish to learn this. W dużym skrócie, jeżeli demon ma jakieś początkowe skille, to możemy je wypierdolić przy fuzji. Dzięki kurwa Bogu, bo często mam tak, że chciałbym sobie przenieść więcej skill niż jest to możliwe, ale gra stwierdza, że nie, słuchaj, bo pamiętasz ten tą głupią Diję, którą ma ten demon na początku? Musi ją mieć, pomimo że chcesz mu dać Megidobario, no. The final advance upon the throne, my friend. Finally, Tokyo will be safe under the new order. Bardzo mi się podoba, że oni cały czas mówią o Tokio i mają kompletnie wyjebane na całą resztę świata. But there's one last obstacle in the way of our reality. Right. The former Archangel Abdiel, and as long as he's in her thrall, Dazai too. Nie no, co to istnieje, nie wiem, o co ci chodzi. Tokio to jest cały świat. Nie no, to nie Nocturne, o czym ty gadasz? Once you've brought down Abdiel, you're free to join us.
Gdyby to był Nocturne, to mógłbym się z tobą zgodzić, ale tak to... O, dostajesz demona na 40. Nie no, nie może być na 40, prawda? Prawda? To nie może być demon na 40. Bardzo do BG. Witness me. Podziwiaj mnie. Demona na 40 poziomie. Ha, ha, ha. Ej, słuchajcie. Damy komuś taunta, który jednocześnie działa jak dwie sukukadze. Ale przydatna umiejętność. To jest nieironicznie jedyne, co... Byłbym w stanie uznać, że jest okej, gdyby nie to, że jest single target. Holy fuck. Co twórcy mieli na myśli? Co twórcy mieli na myśli, robiąc to? Ja może jednak pójdę po tego Shivę. Może jednak tak będzie lepiej. Kurwa. Jeszcze przypadkiem odpaliłem... A nie wiesz, bo ja byłem przed metatonem tutaj. Right. Bardzo ważne, że będzie szybciej, jak tak po prostu zrobię. Jak się wyłączało gry, tak się wyłączało gry. Jakby się ktoś pytał, niedawno przychodziłem Octopatha. Może pierdolić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. To nieironicznie też jest opcja, mam wrażenie. Jaka jest szansa, że na 89 poziomie będę w stanie pokonać Shivę? I czemu za mała? I przede wszystkim, kogo musiałbym mieć w party, żeby pokonać Shivę? Bo co mi głównie przychodzi do głowy, to że potrzebowałbym demonów, które ten... Które... Jezu. Mają buffu. W tę czy w inną stronę. Bo co, z demonów, które mam, najbardziej do tej walki by się kto nadawał? Zobaczmy. Kto się z moich demonów najbardziej nadaje do walki z Shivą? Gdybym miał wybierać, to bym powiedział, że... Ario. Waski? Znaki zapytania? I pewnie jakiś supportowy demon. To jest to coś, co mi tak na pierwszy rzut oka przychodzi do głowy. Względnie pewnie mógłbym coś jeszcze sfuzjować. Albo ten. Albo Skadi. Coś takiego. I teraz to wygrindować o 15 poziomów. To jest chyba najgorsza część, że to wszystko trzeba grindować. O Boże, nie chciałem Alice. Znaczy, nieironicznie Alice jest dobrym demonem, ale grindowanie 20 poziomów to już naprawdę jest taka przesada. Co nie zastanawia mnie, jak dobrze działałaby Alice na bossa, który jest rzeczywiście podatny na muto.
Jeszcze jakby używać Magatoki Dance, to już w ogóle. Na którym ja poziomie skończę? Na 89, jeżeli dobrze myślę. Na 89 to już się wydaje taki w miarę rozsądny, żeby bić Shivę. Pomijając fakt, że jeszcze muszę gdzieś tam jakiegoś Aviana dokoptować. Chce ta siła. Wyrzuć to. Blok. Lmao. W sumie podejrzewam, że jakbym dobił ten 89, to nawet byłbym w stanie coś sensownego sfuzjować zamiast tych demonów, które teraz mam. Nie wiem, czy jakiś Vishnu chociażby. Hehe, Vishnu na Shiva. Chciałbym, żeby automatycznie dało się przepisać. Uuuu, kolego! Porozmawiajmy. Szkoda, że tym razem Skadi nie dostaje tej Hyperdomy. To były fajne czasy. Bo ostatni razem jak robiłem cudowne podejście do Shivy, to Skadi u mnie dostała to Hyperdomę bodaj. Najgorsze jest też, że nawet nie jestem pewien, czy taki zespół jest w stanie kompetentnie myśleć o wygranej z Shivą. Nie mówię wygrać, myśleć o wygranej. Znaczy ja wiem, że bardzo zbalansowane Magatoki w ogóle, ale wciąż nie jestem przekonany. Zwłaszcza jakoś, nie wiem, ta Skadi chyba mnie najmniej z tego przekonuje wszystkiego. Kurwa, nie użyłem tego. Nie użyłem przedmiotów. Śmiałbym się, jakbym nie miał 100% na ucieczkę tutaj. Jeszcze 3 dla Protaga. I za dużo dla Skadi. Czy jest szansa, że któryś z Heraldów by się lepiej nadał na tę walkę? Jakaś Gabriel czy coś? Tak się zastanawiam. Bup, bup, bup. Ja sam jak w sensie zastanawiam, jak wyglądają takie powiedzmy 100% legitne strategie bez siłowania Shivy. Przez to jak skurwia umiejętności jest standowa. Hajelek planoma, gdybyś tylko miał elektryczne skille. Najlepsze jest to, że tak naprawdę nawet bym chciał jeszcze jakiegoś innego... na 80... What? What the fuck?
boję się. Nieironicznie się boję. Ja rozumiem, że to jest JRPG, w którym wiele rzeczy można popsuć poprzez bycie kreatywnym, ale wciąż ciężko mi sobie wyobrazić tak naprawdę. W sumie jak dobiję 89, to zobaczę, czy mogę rzeczywiście coś fuzjować na tym poziomie, co mogło być lepszym ofensywnym demonem niż Skadi. Jak nie, to dobijemy do tego 89 i spróbujemy. Tak, wiem, że pewnie powinienem to robić w odwrotnej kolejności, ale to wymagałoby ode mnie rozsądnego myślenia i używania efektywnie swojego czasu. Nie wymagajcie ode mnie aż tak dużo. Zresztą jest jedna rzecz, okej, potencjalnie. Nie no, mów! Akurat pod względem bonusowych bossów to naprawdę jakoś specjalnie mi nie zależy na tym, żeby ten, żeby nie być spoilowanym. Bo z ważnych rzeczy, które wiem o Shivie, to to, że trzeba go skillować w miarę możliwości i że jest ta durna Ananta, która leczy do pełna. I że on... Jebnie w nula, to zamienia ten atak na Magidalona pierwszej akcji. Nie rozumiem chyba. Moje IQ jest zbyt małe, żeby pojąć to, co do mnie mówisz. Znaczy po prostu... Bardziej nie tej części, w której mówi, że on zamienia. Bo on w jednej turze nuluje i wtedy po prostu w następnej swojej turze w tego? W następnej swojej turze używa Magdalena, a potem Impalera? Z tego używa tych ruchów. Czyli generalnie, jeżeli masz... Tylko nie do końca jestem pewien, jak to się ma do rozwiązania problemu Tandawy. Bo to głównie Tandawa chyba jest moim problemem tak naprawdę w tej walce. Bardziej niż cokolwiek innego. Correct me if I'm wrong. Aha, Baryon, Mudo Baryon. To wygląda jak demon, który idealnie się nadaje na Anantę, szczerze mówiąc. To z kolei wygląda jak demon, który mi się nie nadaje na tę walkę. Potrzebowałbym czegoś, co atakuje lodem. A nie antej demonów, które atakują lodem. Chyba, że w specjalnych fuzjach Gabriel by była. Bo Uriel jest za drogi, kurwa mać. Po Urielu jest jeszcze Rafali, dopiero potem jest Gabriel, więc to już w ogóle nie wchodzi w rachubę. Mogę popatrzeć po esencjach jeszcze potencjalnie. Bo Gabriel chyba miała Glacial Blasta. A Glacial Blast to jednocześnie Ice Age. Wolałbym Baryona chyba zamiast tego. Czyli też nie jest to jakiś super demon na tę walkę. Czemu nie mogą mieć po prostu Baryonów? Chuje. To jeszcze raz przypomnij mi, kiedy używa w takim razie tego?
Kietan w takim razie używa Tandawy. Chcę dobijać te 4 poziomy? Pewnie powinien. A chuj mi w dupę. Czy jakoś tak? Ten dawy jest zawsze jak nie ma to, żadnych towarzyszy. Czyli teoretycznie, jeżeli nie zabiję mu czasem losowo. To jest mój problem! Że ta tendawa potrafi chyba trochę za mocno jednak udupić gacza. To jest taki ciężki to określenie. Powiem tak, pójdę, zobaczę, jak to pójdzie, jak to wyjdzie. Nie ma omawiane, tak by the way. Czas to naprawić. Tylko, że Avian był Garuda na 60, którymś bodajże. W sumie, czy... Czy nie łatwiej będzie po prostu wziąć sobie pierwszego lepszego Aviana, którego tutaj będę miał? Żeby było taniej po prostu. Bo to były Aviany i coś jeszcze, ale nie pamiętam co teraz. Avian. Will you summon a demon? Tak? Przezwać demona? Wyjść wszystkich towarzyszy i Seal. Ma wrażenie, że Seal to jest odpowiedź na wszystkie problemy w tej walce. Ale może mi się tylko wydaje. Dobra, idę dostać pierdol. Zobaczymy, jak bardzo to pójdzie. Fajnie będzie. Zobaczcie. Ostatni razem poszło absolutnie okropnie. Nie ma powodu, żeby tym razem było lepiej. Te 6 poziomów, które w międzyczasie zdobyłem, nic nie znaczy. Cześć, Shiva. Dla tych, którzy nie byli ostatnio, Shiva chce zniszczyć świat, żeby... Wow, kliknąłem. Cancel przypadkiem. Shiva chce zniszczyć świat za pomocą Rada Astra, a następnie doprowadzić do jego reinkarnacji. Dlatego też Shiva miał bardzo intensywnie wyjebane na to, że inni, jego zdaniem, pomniejsi bogowie się kłócą ze sobą. Tak, bardzo dużym skrócie. Tak! Jakim cudem ja ostatnio to anulowałem? Pam. Hej, defense down. Ej, stylowana głupia kurwa. Dobra, teraz wrzućmy sobie... Wrzucę Alilat, żeby spróbować się rzucać Laster Candy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak zużywam tylko pół tury na to, więc nie nieźle. Ale trochę obrywa. O, wiem, o czym zapomniałem. Będzie fajnie. Zapomniałem mianowicie tego. Zapomniałem dać przedmioty na Affinity. O, mu taką mobilę za 1000 przy maksymalnych debuffach. Całkiem solidnie. Damy radę chyba. Słynne ostatnie słowa. Spierdaj standowo. Cześć droga. Shiva przywołuje przyjaciół.
Na przyjaciół chcę mieć wyjebane raczej. Przynajmniej na tych przyjaciół. Będziemy powoli klapać siwę. Ej, stać już więcej HP niż przez całą ostatnią walkę, kiedy tu byłem. Okej, ta Fogna mnie kompletnie udupi, jeżeli zostanie. I tego jestem pewien. Dlatego ona tu nie zostaje. Znaczy, wiele cię ominęło? No, nie powiem, że nie, bo trochę cię ominęło. Generalnie skończyliśmy cały całą wieczną świątynię. Pobiliśmy tam w międzyczasie Betatrona. Czy to nie będzie znulowane, prawda? Jeżeli to będzie znulowane... mogłem popełnić błąd? Popełniłem błąd, prawda, kolegowie? To był błąd, prawda? Obawiam się, że błąd został popełniony przeze mnie w tym momencie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, to mi wygląda jak moment, w którym powinienem się wyleczyć jakoś, ale jednocześnie nie wiem jak. I to jest frustrujące. Odeminę. Przeszmy ją na chwilę. Wiem, że to się źle skończy, ale spróbujmy. Nie itemy, tylko Murakumo w Shiva. Dla świętego spokoju, bo czuję się bardzo niekomfortowo w obecnym położeniu. Słusznie. Ma ta runda niestety. Ma sekunda. No dobra. Tylko teraz z kolei chyba znowu będę musiał... będę musiał wymienić to Lakshmi. Kurde. Chociaż nie mogę chyba zrobić tak, jak chcę zrobić. Bo zrobię tak, że wrzucę Feng Kuanga. Wy będziecie dalej nakurwiać. Same pytanie, czy Seal ma pierwszeństwo nad Poisonem? To jest bardzo ważne pytanie. Zaraz się przekonamy, I guess. Ewidentnie tak, co jest mi bardzo na rękę. Dobra, i teraz tak, ty zmieniasz z powrotem... O tak? Chyba i teraz buffujecie Shiva. A Lakshmi przedłuża mi Laster Candy i powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Nice.
Wszystko zgodnie z ciastkiem. Spierdaj z tą sandałą. Dobra, to teraz zaczynają się problemy. Monka Giga? Ja właśnie zostałem zmianowany, prawda? Tak, a mnie właśnie chyba bardzo brutalnie zmianowała, prawda? Tym, że jednocześnie w tej samej turze Shivie Cecil przywołała Nandę i użyła Magatoki. Tak, a mnie memuje. To jest kurwa kompletny mem w tym momencie. Zwłaszcza, że nie mam za bardzo jak zabić Ananty chyba. Ja nie zabiję tej Ananty w jedną turę. Nie ma szans. Zwłaszcza, że nie mam za bardzo czym. Chyba, że Force Gemy wystarczy, ale nie wydaje mi się. Ty masz Mamu do Baryon, ale Mamu do Baryon jest złym pomysłem. To jest bardzo złym pomysłem. W jedno chyba nie musisz jej tam... Naprawdę? To nie jest tak, że ona teraz od razu ich wyleczy? Bo tego bym się spodziewał, TBH. No i tak nie chcę ryzykować. Zostałem oszukany, by the way. Od tej pory samuraj trafia na moją personalną listę sewersji. Znaczy wydaje mi się, że to i tak nie jest do odratowania jako tako. W tym momencie. Przynajmniej nie wygląda mi. Mogę próbować, ale nie wróżę temu zbyt świetlanej przyszłości. Delicje. Nie, słuchajcie, jeszcze to ugram. Będzie solo robione. To nie jest tak, że zaraz puści Tandawę i mnie ujebie. Ale może też zawsze to po prostu zabić, I guess. Delicje. Hej. Dobra, już niech ci będzie Hayata do tego pikundlu na 40 poziomie. Odpuszczam sobie tego jebanego Shivę. Znaczy, jeżeli Ananta tak najpierw puszcza Masukukadze, jak Shiva rzuca Megidola, on pomaga Tsuki, to zacząłbym się martwić.
Już nigdy nie zaufam w to, co ludzie im mówią. Dobra, ale tak na poważnie. Samym Empyrean zajmiemy się już na następnym streamie. Możliwe, że jakbym się bardzo postarał, to bym całe przerobił, ale wątpię, bo jest tutaj parę sidequestów z walkami z bossami, które niekoniecznie są proste. Znaczy nie, też się zastanawiam, na ile, powiedzmy, RNG mnie wyruchało w dupę, że akurat taka kombinacja poszła z tym wyjściem z Sila plus Omagatoki plus Anantą. A na ile to jest coś, z czym trzeba się liczyć w tej walce i że to nie jest aż takie RNG. Bo nie powiem, wzięło mnie to kompletnie z zaskoczenia i nie za bardzo miałem jak na to odpowiedzieć, że tak naprawdę wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak w tym momencie. W każdym razie, na dziś jako tako to było na tyle. W sobotę wracam do bicia się z Malenią Ostrzem Mikeli. I do tego czasu trzymajcie, bo... Cześć!